przed kamerami naszej telewizji. Marek Kępa, Tony Rickardson, znakomity Szwed, Jarek Olszewski i młody Maciej Kuciapa. Olszewski przed Rickardsonem, świetny start Jarka Olszewskiego z Gdańskiego Wybrzeża. Tony Rickardson za nim. Jarek w zeszłym roku, kiedy jeździł na tym torze, potrafił zagrozić Jermorence i Nielsenowi. Teraz także jedzie znakomicie, chyba zaskoczył Szweda, który ostatnio bardzo często w polskiej lidze startuje. Podobał sobie u nas jazdę, no nic dziwnego, bardzo często wygrywa, to są kolejne korzyści finansowe, ale tym razem zaskoczył go świetnym startem Jarek Olszewski, chociaż teraz popełnił duży błąd na tym wirażu, jedzie zbyt szeroko, teraz lepiej, ale Rickardson wyczuł szansę, że chyba coś się dzieje z motocyklem Jarka Olszewskiego i chyba na tym łuku atakując po zewnętrze i wyprzedzi Gdańszczanina. Czy nie? Jeszcze nie. Świetnie Jarek i defekt maszyny. Defekt maszyny Szweda. Zadarł chyba silnik. Także defekt wcześniej Marka Kępy. I tylko dwóch zawodników na tym ostatnim okrążeniu. Jarek Olszewski szybciutko. On jeszcze nie wie, co tam się stało ze Szwedem. I on wygrywa na drugim miejscu. Niespodziewanie w tym układzie dojeżdża Maciej Kuciapa. A 14. Tony Rickardson tak biegnie. To jest Marek Kępa. A z lewej strony w kasku niebieskim biegnie. Biegnie do mety Tony Rickardson. Wicemistrz świata. Znakomity zawodnik. Ale on wie, że trzeba ten jeden punkt zdobyć. Olbrzymie prawa publiczności. Tak walczą do końca najlepsi, mimo że trafi pech. Ostatnie metry Tony Rickardsona. Ambitnie dopycha ten motocykl. To też nie jest prosta sprawa. Trzeba mieć zaciśnięte skrzęgło, żeby motocykl mógł przejechać linię mety. I jeden punkt dla Tony'ego Rickardsona. Ogromne brawa za ambicję.